Cześć. Moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Szubryt, pre-sales, który posiada przeogromną wiedzę o produkcie w BPSC. No właśnie. I jak to jest z tym syzwagiem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać? Jest. 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 Mi, ma się dobrze. Ma się dobrze, bo ja mam takie pierwsze pytanie, no, bardzo mnie zastanawia. Jak w czasie COVID-u? Może nie to, co wdrażaliście, ale jak sprzedawaliście ten produkt? Jak go pokazywaliście? Zdalnie. To, to było perfekcyjne. Ja Tak, faktycznie to, to był trudny moment. To był trudny moment, dlatego że patrząc na inwestycje w firmach i, i takie rzeczy związane z wdrażaniem, był czas niewiadomych i takie rzeczy zostały raczej, można powiedzieć, zahamowane w firmach. Zdecydowanie zahamowane. No, prezentacje, wiadomo, odbywały się zdalnie. Szczególnie wstępu do zakładów y, przetwórstwa spożywczego, y, jakby można powiedzieć, nie było, y, dlatego że no, bano się o to, aby nie zatrzymało to dosłownie produkcji. Y, byliśmy, no, można powiedzieć, odcięci od bezpośredniego praktycznie kontaktu. Wszystko, co działo, działo się zdalnie, więc mhm. klienci, którzy mają już nasz system, no, wiadomo, działali w tym, a odnośnie nowych wdrożeń mocno, mocno zostało wyhamowane. Okej, okay, a to teraz w przypadku, gdzie już normalnie można się spotykać z klientami, tak, że nie musimy nosić maseczek, chociaż ty chyba musisz, jak, jak jedziesz do, do klienta. Czyli znaczy, nie mam takiej brody, ale ogólnie to nie muszę tutaj na twarzy, okay. trzeba, jeszcze, jeszcze na górnej części tak. To w tej branży spożywczej klienci się też przyzwyczaili do takich prezentacji zdalnych, nie, czy nie, jednak Nie, wolą? to zdecydowanie wszyscy, można powiedzieć, cieszą się, że jednak to są bezpośrednie spotkania. One jednak dużo, dużo więcej wnoszą tak naprawdę. A co jest takim największym wyzwaniem w tej branży? Jak, jak musisz zaprezentować produkt? A czyli tutaj w branży, szczególnie spożywczej, różnorodność. Dlatego, że produkt jest branżowy. Nie, nie że spożywczo-branżowy, ale jest branżowy pod względem czy warzyw, czy mleka, czy mięsa. Więc tu pod tym względem jest, jest branżowość i duża specyfika. Więc nie da się powiedzieć, że jeżeli jesteśmy w branży spożywczej, to już jesteśmy ze wszystkiego nieźli. No, po prostu trzeba znać konkretne branże. W konkretnych branżach używa się, można powiedzieć, swoistych sformułowań. No, jest dużo różnych też takich ciekawostek, jakbym powiedział, branżowych. Okej, okay, no ale tu dalej będę ciągnął cię za język. Właśnie zastanawiam się, co najbardziej utkwiło ci w głowie, jeśli chodzi o, o właśnie prezentację tego, tego systemu klientów. Czym cię klient zagiął, może w ten sposób? Zagiął produkcją na przykład owadów. Taka, nowinka, tak. Taka no. nowinka i tu nagle okazuje się, że potencjalny klient, który, który yy, można powiedzieć uruchomił produkcję owadów na, do przetwórstwa pod pasze dla zwierząt. Na razie pasze dla zwierząt. Okay. Co dalej to zobaczymy, może spotkamy w sieci znanohandlowej. Klient pod Poznaniem? Bo wiem, że pod Poznaniem takiego mamy. Chyba dalej, chyba dalej, dalej. gdzieś mi się wydaje. Tak. Bardziej bliżej może jednak. Okej, okay, okej. Okay. No to, to opowiedz o tym coś więcej, bo to mnie naprawdę ciekawi, bo pewnie już za parę lat będziemy i tak yy, zastępować. A czyli tam to była właśnie prezentacja ta z zdalnych i może okay. dobrze, dlatego że podobno zapach, który w okolicy się <grym> roznosi, nie jest fajny, więc może tutaj nadawanie ze studia było o wiele fajniejsze niż być na miejscu no można powiedzieć mimo wszystko prosta produkcja tak naprawdę no ale jednak unikatowa w skali kraju i można powiedzieć wyroby które tam zostały sprzedawane no też jakby to chyba wszystko po potrzebuje czasu aby przełamać się do tego że jednak mm, można powiedzieć białko od robaka tak, tak. To, to do takich zapachów już trochę przyzwyczajony jesteś bo wiesz no jeśli chodzi o ubój, to chyba też tam trochę sobie. Tak, tak. Znaczy tu, tu są takie specyficzne opowieści, jak to kolega poszedł na magazyn skór w pewnym zakładzie, który prowadzi ubój wołowy. No i niestety wszelkie ubrania, które miał, aż tak. Nie były już tak do, do, do wyprania. Tak. Okay. Więc no, przyjemniejsze są, można powiedzieć, zakłady jednak z serii innego uboju, na przykład warzyw albo mleka. Gdzie jest zdecydowanie lepiej. Tak, lepiej, lepiej. Dobrze. A na co klienci najczęściej zwracają uwagę w systemie, w szwagu? Już yy, co, na, na, można powiedzieć na to, że na nieszablonowość. Na pewno. Dlatego, że patrząc na branżę, patrząc na sposób rejestracji, patrząc na to, jak działa w ogóle branża spożywcza, że to momentami jest to spontan tak naprawdę. Czyli hmm. przychodzi pewien rodzaj surowca i robimy określoną grupę wyrobów. Planowanie jest, czasami ono bywa takie, powiedziałbym, no, mocno harcerskie, więc tutaj ta specyfika w ogóle całego systemu. bo Wiadomo, że Syswak jest w połączeniu z impulsem, i jest to system tylko do, jakbym powiedział, rejestracji, rejestracji danych na produkcji, więc no, tutaj ta otwartość, ta otwartość systemu jest takim dużym, dużym atutem. Okej. Okay. A jak zaczynałeś w tej branży, to czego najbardziej się obawiałeś? Wiesz, bo słownictwa. słownictwa, słownictwa, tak, pierwsze spotkanie i oni używają pełno dziwnych słów, jednostki okay. tłuszczu, plazmy, białka, e, tak, wary, szarże, jakieś inne cuda, tak. To tak to... Wary, to? Wary To sera. Okay. Wary jest, tak, Warka jest od piwa, a wary jest od sera, <laughs> mimo że po, podobna nazwa, ale różna. Więc słownictwo, no i kiedy już opanuje się to słownictwo, to jest jakby się już razem z klienta można powiedzieć, po, te, po tej samej stronie, to, to... Takie jest istotne. Mm -hmm. A... Takie sytuacje, jakbyś nam przybliżył właśnie z no samej powiedzmy produkcji, tak? No to mnie bardzo ciekawi, bo tu w kuluarach rozmawialiśmy z Twoim kolegą, mniej więcej nakreślił mi, jak te rozmowy mogą wyglądać, tak, jeżeli trzeba system pokazać już na jakimś urządzeniu, jak to wygląda w takiej branży? Bo to myślę, że wszystkich będzie ciekawić, bo to wiesz, to jest całkiem coś innego niż produkcja mebli, tak? A... Ale to, że ci pół na haku i etykietujemy, <laughs> ja już do tego przyzwyczaiłem. Albo jak to się śmiejemy, kładziemy złotą truskawkę na linii, która nam, można powiedzieć, rozdziela partię dostaw, no lub, 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 można powiedzieć, badamy zawartość tłuszczu w mleku. No, są specyficzne takie rzeczy. Chyba już przywykłem przez lata do tego, no ale ciekawostek, no, zapewne za chwilę jakoś, jakoś może przytoczę okay. z tego. A to jeszcze, jakbyś nam powiedział, czego się obawiasz w przyszłym roku, 2024, jeśli chodzi o Branżę spożywczą, tak? No i właśnie tutaj w kwestii produkcji. Ja, ja jestem mam tak, optymistą. Nie obawiam się, no bo jakby jeść coś trzeba, a z drugiej strony, no, produkcja, wchodzące nowe przepisy, no to też jakby nakręca tą cząstkę oprogramowania, tak naprawdę w systemie. No i jakość, jakość, za którą gonimy na różne sposoby, ale też gonimy za nią w systemie, aby, aby pomagać po prostu naszym klientom w których jesteśmy już od wielu lat, no i mm -hmm. rozwijać się mimo wszystko, bo tak to też wygląda. Najlepsza funkcjonalność w Syswagu, według ciebie. No, dla mnie? No. no to masz wagę, masz terminal, wchodzisz i widzisz ile ważysz. <laughs> no nie, nie, ale tak całkiem serio, coś co, z czego jesteś dumny, pokazując to klientom. To aż, aż tak dobrze nie ma, w czym <laughs> sensie jest dobrze, ale to jakby tu wchodzimy w kwestie merytoryczne, i, I można powiedzieć, cały ten proces tak naprawdę, bo to nie da się powiedzieć, że jedna fajna formatka jest w systemie, która coś nam pokazuje, ale tak naprawdę zrealizowanie całego procesu od przyjęcia surowca, jak bym powiedział, po, po wyrób gotowy, który wchodzi na magazyn, no to, to, to jest ta taka funkcjonalność, która, która tutaj, tutaj cieszy. A powiedz mi, bo jakiś czas temu z Michałem rozmawialiśmy odnośnie nieudanych wdrożeń, czy z twojej perspektywy też są na przykład nie wiem, no nieudane, pokazy to źle brzmi, ale no nieudane spotkania z klientem i, i z czego one mogłyby wyniknąć, tak? Wiesz, bo ta branża jest mocno specyficzna i też już ustaliliśmy wcześniej, że panuje tutaj dużo taki brak świadomości. Tak, klient chce na jutro, na przykład niech to już działa jutro. Ja, ja troszkę patrzę też z, na, z innej perspektywy na to, dlatego że ja jakbym, tak się trochę nazywam jako inżynier trochę, bo to mhm. tak de facto nie handlowiec, co inżynier, więc pokazuję z tej cząstki jakby tutaj funkcjonalności. I tutaj raczej udaje się zawsze, czy nawet to nie udaje się, ale po prostu te, te rzeczy, które mamy w systemie, wystarczają do tego, aby mieć pozytywny odbiór. Ale wiadomo, że na podpisanie kontraktu mhm. no, składa się więcej. Więcej rzeczy i nie tylko jakby ta część merytoryczna za to odpowiada, ale również inne. I ja tu nie czuję jakby jakiś tam, można rzec, takiego dyskomfortu, że jest jakiś zły pokaz czy coś, bo jestem w stanie wiele rzeczy wytłumaczyć, pokazać, też omówić merytorycznie, więc. Okej. Okay, no to jesteś u klienta, produkt pokazany, klient zadowolony, i co dalej? A dalej? No. A to dalej później... To już nie twoja działka. To już nie moja działka, tak. Ja tutaj dokładnie wsparcie merytoryczne jak najbardziej, ale te kwestie handlowe, podpisywanie kontraktów, wysokość tego kontraktu, umowy, warunki tych umów, to, to już nie ja, to nie No dobrze. To może tutaj z tobą mi się uda. Już twoich kolegów próbowałem pociągnąć za język, żeby mi powiedzieli, co będzie w przyszłości w syzwagu. Może to jesteś w stanie nam zdradzić. Jakieś... No, troszkę tak. No, pierwsza rzecz to, to, co stworzyliśmy dotychczas, bo no, dużo pracy włożyliśmy w budowę niezwykłych fundamentów, bo to mm -hmm. tak można nazwać, to nie do końca jakby jest widoczne u klientów jeszcze, no bo, bo jednak dużo wnętrza aplikacji zostało w, w, zmienionej. I to, co już się dzieje, no, to teraz ubój wołowy, który jest realizowany, to jest takie jakby pierwsze można powiedzieć rozszerzenie tej takiej podstawowej funkcjonalności. No i myślę, że teraz już część klientów wyraża chęć na to, aby tak Tzw. podnieść wersję aplikacji wagowej z jakiejś dlatego, jakiejś. dlatego, że to wcześniej było pisane pod klientów de facto i, no i powstało tu małe zamieszanie. Okay. Ale teraz już jesteśmy zwersjonowani, to jest fajne. I w ramach tego no, będą, myślę, takie mini projekty, które, które będą uruchamiać u klientów właśnie nową wersję naszej wagówki. Więc ja na to patrzę pozytywnie ogólnie. Dlatego, że rozwój będzie. Wiadomo, że branże niosą za sobą pomysły. Mhm. Klienci też pracują od lat na naszym systemie i też mają fajne pomysły, więc, więc jest dobrze. No a to co dla robaczków? No już tu wspomniałeś, że nie miałeś wiem, takie... nie wiem, nie wiem, co się dzieje w robaczkach. W każdym razie może uciekły. Ale no, dla robaczków wydawałoby się, że to było dość proste tak naprawdę, dlatego że ta technologia jest, można powiedzieć, dość prosta, czyli rośnie robaczek z tego, co tam usłyszałem w rozmowach, no a potem jest przerób robaczka, więc jest wejście robaczka, wyjście przerobionego robaczka i tu jakby taka jeden proces technologiczny, wydaje się, plus pakowanie, to, to jest dość prosty układ produkcji jak dla nas. Ale ty nie uważasz, że to może być taka też fajna nisza przyszłościowa? No z... No, patrząc na ilość zakładów w Polsce to naprawdę nisza. No, no. <laughs> Więc nie wiem. No zobaczymy, jak to się rozwinie. No, jest, zaczyna być to modne, mm -hmm. nie tylko jako. No tak, no mamy mięso zastąpić tym, tak? Więc mam nadzieję, że nie prędko. <laughs> ja jednak wolę mięso. Ale kto wie. No dobrze, Andrzej, to ja ci bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki.